Cześć! Witam Was na kanale kochamzabawki.pl. Dzisiaj pokażę Wam cudowną lalkę Barbie z kolekcji Modowe Przebieranki. Jest to wersja, w której Barbie jest szatynką. W zestawie znalazłam bardzo elegancką lalkę Barbie, a także parę ubranek, które pomogą nam stworzyć oryginalne kombinacje. Mamy tutaj dwie dodatkowe spódnice. Jedna jest w kolorze złotym, jest naprawdę bardzo elegancka. Ma kształt koła po rozłożeniu, obszyta jest złotą taśmą. Jest wykonana z tiulu, dlatego możemy stworzyć z niej dodatkową warstwę, na przykład w ten sposób. Tutaj mamy sukienkę koktajlową z motywem etnicznego, błyszczącego wzoru. Wygląda naprawdę bardzo pięknie. Kolejny element to króciutka falbanka, obszyta czarnym szwem. Następnie ciemne dżinsy z kontrastującym białym szwem. Dżinsy są dość codzienne, ale bardzo ładne. Ostatnim elementem jest dodatkowa para butów. Oczywiście ma ona ulubiony kolor Barbie, jest to jasny róż. Buty mają piękne zdobienie wokół kostki i delikatny pasek wokół palców. Stoją na małych platformach. Przyjrzyjmy się teraz Barbie. Jest ona naprawdę bardzo ładna, wygląda naturalnie i różni się trochę od lalki oryginalnej, która jest blondynką. Ta Barbie ma nieco ciemniejszą karnację, ciemne brwi, szarą oprawę oczu. Oczy są pomalowane tym razem na szary kolor, który podkreśla źrenice, tęczówki. Oczy są pomalowane szarym cieniem do powiek, który podkreśla tęczówki. Natomiast usta mają mocny, różowy, piękny kolor. Barbie ma brązowe włosy, przedziałek po lewej stronie i jej grzywka opada falą na prawo. Włosy są wywinięte na końcach, co wygląda bardzo elegancko. Barbie przyozdobiła swoją głowę różową, tiulową kokardą, którą możemy teraz odpiąć i dopiąć w dowolne miejsce jej stroju. Na przykład możemy dopiąć kokardę do bluzki. Bluzka to piękny golf z motywem kwiatowym. Mają one liście w turkusowym kolorze, który pasuje do koloru spódnicy. A jeśli jesteśmy już przy spódnicy, ją również możemy przyozdobić tiulową kokardą, ponieważ kokardę możemy wpiąć w naprawdę dowolne miejsce. Spódnica, jak powiedziałam, ma turkusowy kolor. Trzyma się na takim satynowym pasku zakończonym z tyłu piękną kokardą. Spódnica jest rozkloszowana. Barbie w lewej ręce trzyma elegancką wyjściową torebkę, natomiast na prawej ręce ma założoną srebrną bransoletę, która pasuje do kolczyków znajdujących się w jej uszach. Kolczyki mają kształt serca przewiązanego kokardą. Barbie założyła dzisiaj na swoje wyjście bardzo modne buty ze spiczastym noskiem. Buty są na średnich obcasach i trzymają się na delikatnym pasku wokół kostki. Możemy teraz przebrać naszą lalkę, sprawić, że jej kreacja stanie się wyjątkowa. Zaczniemy od tego, że nałożymy dodatkową warstwę tiulu na spódnicę, przez co stworzymy efekt takiej warstwowej, pięknej i modnej, rozkloszowanej kreacji. Całość prezentuje się teraz bardzo efektownie. Kokardę z tyłu wyciągnęłam, co wygląda naprawdę ładnie. Tak prezentuje się Barbie w nieco bardziej codziennym stroju. Możemy teraz zrobić ciekawą rzecz z jej topem, a mianowicie odpinamy golf
przekręcamy tak, by bluzka stała się nieco asymetryczna i możemy założyć, zapiąć wcześniejszy dekolt wokół prawej lub lewej ręki, przez co Barbie będzie miała taką niesymetryczną bluzkę z jednym rękawem. Wygląda to naprawdę bardzo ciekawie i modnie. Możemy też zupełnie przekręcić top, tak by stał się zwykłą, czarną i elegancką bluzką. Zapiąć dekolt od tyłu i Barbie ma teraz ozdoby wokół szyi i czarną, zwykłą bluzkę. Na elegancką galę lalka może ubrać swoją koktajlową sukienkę. Wygląda bardzo ładnie, założyła również pasujące do niej buty i możemy ozdobić na przykład dół sukienki falbaną w ten sposób lub na przykład podciągnąć falbankę nieco wyżej tak, by znajdowała się ona w pasie lalki i tworzyła taką baskinkę. Strój lalki zależy tylko od Was i Waszej kreatywności. Myślę, że lalkę mogę spokojnie ocenić na 5 gwiazdek, ponieważ zabawa nią stwarza bardzo wiele możliwości. Myślę, że Wam również się to spodoba. Zachęcam Was do komentowania, a także odwiedzenia naszego kanału kochamzabawki.pl, na którym czeka na Was wiele innych wspaniałych zestawów. Do zobaczenia!